You got to let it go. You got to let it go. Która jest jej godzina? Za 26. Jest za 26, my jesteśmy na miejscu. Jesteśmy bardzo blisko, bo to praktycznie tam chyba w tym drugim rzędzie. Albo przed, albo za tym Merkurym. Już nie pamiętam. Za tym, czy to już następne to? Zobaczcie, jaka pogoda. Pogoda jest po prostu nieziemska, a mimo to właśnie tak teraz z Oliwią rozmawiamy, że mimo to, jeśli taka pogoda, to zobaczcie, ile tu ludzi. I to jest tak zawsze. Także my jesteśmy przed czasem. Nie wiem, czy już będą tam wpuszczać, jak na przykład mamy bilet i będzie można usiąść, czy też nie. Okaże się oczywiście na miejscu. Ale już jesteśmy na, już jesteśmy praktycznie pod tym miejscem, więc zaraz wchodzimy. No i muszę wam to pokazać. To jest po prostu stały widok. O, to już jest tu. Może nas puszczą z biletami. Także dam wam zaraz znać. I my jesteśmy już na miejscu, natomiast jeszcze jesteśmy przed czasem, słuchajcie. Ale zobaczcie na ten wystrój. I wiedziałam właśnie, ja dobrze coś kojarzyłam, że jest coś związanego, słuchajcie, z kwiatami. Także wszystko ma to coś wspólnego z kwiatami. Nie wiem, czy dlatego, że wiosna, czy nie dlatego, że wiosna. W każdym razie wszystko jest takie flowersowe. Zobaczcie, jak jest pięknie. I tutaj są kwiaty. Zostało nam 10 minut. Pokazuję wam. No zobaczcie, jak to wygląda. No po prostu ta ścianka jest przepiękna, więc przypuszczam, że będzie można robić sobie tutaj zdjęcia. No i mamy tutaj właśnie wszystkie stoiska i znowu kwiaty. Zgubiłam właśnie Oli. Stoisko tu. Stoisko. Jak tu pachnie, dziewczyny, jak tu pachnie. Zobaczcie, jakie piękne kwiaty. Także coś z kwiatami. Nie wiem, o co chodzi. Zaraz mam nadzieję, że Oli się nie zgubi. No i mamy pełno kosmetyków, czyli królestwo. Można powiedzieć, że królestwo, tak. Jak najbardziej tak. Zaraz będziemy Oli szukać. I właśnie tutaj chciałam wam pokazać, jest właśnie dokładnie to serum, o którym wam wspominałam. I to jest dokładnie to. I ono kosztuje chyba około 105. Tak mi się wydaje. Więc to jest to, na które ja się chciałam przyczaić. Co my tu mamy jeszcze? Tutaj można się malu. Oli zaraz będzie mnie szukać. Tutaj mamy oczywiście klinika, Bar Minerals. Także będzie się działo. Ciekawe, czy mnie Oli znajdzie. Bar Minerals. Mamy jakieś mniejsze produkty, pędzelki. Ale powiem wam, że jestem zdziwiona, bo nie mogę znaleźć nigdzie niczego z tej kolekcji większej. O, to jest dokładnie to właśnie. Beauty Lover. Evening. Beauty Treats. Także dokładnie to jest właśnie ta impreza. Idę znaleźć Oli, bo zaraz będzie mnie szukać pewnie. Albo już szuka. Haha. O, widzę ją. Widzę ją. Tam ją widzę. No, chodzi, mnie szuka. Tam ją widziałam, teraz poszła chyba tam. Dobra, znalazłam je. Tu mamy stoisko klinika. Wszystkie produkty z klinika, różne próbeczki, nie próbeczki i tak dalej. Tutaj mamy Estée Lauder. Tudu, Estée Lauder. To już akurat chyba tutaj przybyli na ten event. Także coś mi się wydaje, że będzie to właśnie zamknięte i będą przyjmowane tylko te właśnie osoby i zostaną te, które wykupiły bilety. Tutaj mamy Yves Saint Laurent i moje olejki. Oleje gust, te moje ulubione, bardzo, bardzo je lubię, te chyba też, coś, któryś z tych miałam, już nie pamiętam, i z tego też chyba któryś jeden mam, ale już nie pamiętam, który. Okej, okay. Mamy zapachy, znowu Yves Saint Laurent. Tak to wygląda. Thank you.
tutaj chyba mamy nowy zapach. Muszę go wąchnąć. Muszę. Czekajcie, zaraz wam powiem. Nawet ładnie. Ładne czy nieładnie? Ładne. Muszę wam powiedzieć, że ładne. Już wam zbliżam ten zapaszek. Jak będziecie coś sobie szukać nowego, to naprawdę bardzo ładny zapach. Może znajdę wam, poczekajcie, to jest 30. Jak zwykle nie ma cen. Tego jedynego nie lubię. Czekajcie, Beautiful Bell to jest tutaj. Dobra, mamy 30 za 52. Zobaczcie, mamy cenę. 52 funty, taka buteleczka z Estée Lauder. Uważam, że to jest dość drogo. Miałam ten Modern Mousse i miałam chyba tu któryś jeszcze, ale nie pamiętam który. Nie wiem, znowu gdzie jest Oli? Tu mi się podoba, jak jest zrobione to Dior Addict. Fajnie to wygląda. No i mamy tutaj całe stoisko również z Diorem. Naszego szampana. Zobaczcie, mamy szampany. O, staniemy sobie w kolejce do szampana. Bardzo tak, pan próbuje wszelkimi siłami otworzyć szampana. Stoisko to Aura Mugler, czyli od Tiedeku. Bardzo ładnie. Okej. Okay. Także chyba już się troszeczkę zaczynam, można powiedzieć, dlatego że już gdzie nie, gdzie nawet widać, że będą chyba malować albo coś. Tutaj mamy całe stoisko z Sisley i powiem wam szczerze, że ja tego nie znam. Natomiast to jest dokładnie ten krem maska, który dostałam. Dostałam w próbce do przetestowania. Zobaczcie, ile jest tych rzeczy. Coś podoczęta. Tu jakieś zapachy. Zapachy to kojarzę właśnie z Hiszpanii. Dobra, idziemy po szampanie. Hej, hej, hej. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Veggie Huggies Donuts. Cokolwiek to znaczy. Powiem wam, że pierwszy raz takie coś widzę. Tutaj mamy jakieś dipy. Huggies Donuts. Ale ładnie to wygląda. I chocolate tarts. Niam, niam, niam. Jak one pachną. Chcesz coś spróbować? Otrzymaj mnie, ja spróbuję. Nie, ja chcę tartę. Widzicie, jak to wygląda ładnie. Teraz wam powiem, czy dobre. Próbuj, powiedz, co to jest. Próbuj z sosem. Całe? Odważna jesteś. Dobre? Nie, chyba. Tarta bardzo dobra. A tutaj mamy właśnie stoisko La Mer. I z tego chciałam przetestować sobie jakiś podkład, ale już jestem dzisiaj umalowana, więc raczej nikt chyba nie wypali. Ludzi już jest bardzo dużo. I zastanawiam się, czy to wszyscy są właśnie z tego eventu. Czy drzwi są teraz otwarte, czy zamknięte? Nie mam żadnego pojęcia. Ale dzieje się naprawdę sporo. Na każdym z tej stoisku tam już kogoś malują. Można normalnie robić zakupy, zauważyłam właśnie. I szkoda, że ja już tu ostatnio poczyniłam zakupy. And remember, there is when you spend over £50, you will receive £10 off. So take full advantage of that amazing offer. Have a great night, everyone. Dobro, ale tu pachnie, dziewczyny. Jak te kwiaty pachną. No i zobaczcie, kupiłam sobie soczek, champagne. Tutaj mamy jakiś taki pokaz. Zobaczcie, tutaj mamy jakiś narcyzus, cokolwiek to znaczy, szkoła. A, to jest ta florystyczna. Już teraz rozumiem, florystyczna. Tutaj pani masuje. Kosmetyki, to jestem ja. Ale tutaj znowu to stoisko, co byliśmy. Tak naprawdę to nie ma tutaj już więcej jakby nowych stoisk. Wszystko jest to, co już wam pokazałam. I wygląda to tak.
Oli znalazła swoje miejsce na ziemi. Oli pilnuje klinika. Tutaj mamy jakąś reklamę. Tinge ten Idol Ultra Well. Chodź, zobaczymy, jak malują z Urban Decay. Tutaj mamy co? Lancome. Tak naprawdę myślałam, że to będzie jakiś taki, wiecie, konkretny program tego tutaj wszystkiego. Wszyscy czekają na champagne. Ale tu pachnie. No ale 18.30 dopiero się ma zacząć. Tam mamy oczywiście Corsa, Michaela Corsa. Tutaj mamy kosmetyki Sisley. Bardzo proszę. Zapachy Sisley. Więc zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Przepiękne butelki. Wow. Bardzo ładne buteleczki. To jest znowu jakiś zestaw, czyli znowu, że chyba przy zakupie właśnie jakichś produktów, które mi się pokażę, jakie zrobili piękne przejście i też takie florystyczne. Całe w kwiatki. Żałuję, że ostatnio właśnie zakupiłam, słuchajcie, tą paletkę z Urban Decay. O, tu robią. O, mamy Brow Studio. Tutaj bym chciała sobie brow zrobić właśnie. What? Upper lip? Wow. O, robią mu te rzęsy. Zobacz, jakie ceny rzęs. What? Tak to wygląda? Shabata Brow Studio. Otwierają champagne. O, tu jeszcze nie braliśmy. Jeszcze nie braliśmy. Dobra, idziemy jeszcze zobaczyć. Chodź, Oli. Idziemy zobaczyć jeszcze grę o tron. Jeszcze raz wam pokażę. No i szkoda właśnie, że ja już wykorzystałam, ale jak widzicie, mamy paletkę z rozświetlaczami, mamy pomadki, ale nie mamy pędzelków. Ani nie ma, patrz, nie ma pędzelków i nie ma kredek. Our fabulous first model, Ivana, wears a dress from Whistles, shoes from Kurt Geiger, and her makeup look this evening has been created by Romani from YSL. Our next fabulous model, Sarah, wears trousers from Morella, sweatshirt from Whistles, sandals by Kurt Geiger, and her makeup look this evening has been created by Jenna from Dior. Next up, Alex is wearing a jumpsuit from Whistles, shoes from June, and her makeup look this evening has been created by Shiseido makeup artist Rachel. The fabulous Ellis is wearing trousers from Betty Barclay, shirt from Mint Velvet, and shoes June. Her makeup look tonight has been created by Lorraine from Benefit. Okay.
next we have Lily. She is wearing a jumpsuit from Mango, jacket from Levi's, and trainers from Michael Kors. Her makeup look tonight is being created by Kirsten from Urban Decay. Let's have a round of applause for all of our fabulous models this evening! Nie wiem, która jest godzina, ale nie jest jeszcze późna, a my już skończyłyśmy nasz... Będzie jeszcze, słuchajcie, poczęstunek, ale my już skończyłyśmy, bo powiem wam tak. Było fajnie, jest to coś nowego, ale po pierwsze, nie ma w ogóle, ale to w ogóle miejsc siedzących. Także trzeba było, słuchajcie, chodzić, stać, także cały czas na nogach, więc to akurat był minus. I co? Fajnie było? Średnio właśnie, bo jakoś tak mało się działo, mało jakby się wami zajmowali. Bardziej wszyscy byli skupieni na tym, żeby właśnie zrobić jakiś tam shopping, żeby zrobić jakieś zakupy. My oczywiście coś tam poczyniłyśmy, bo chciałyśmy skorzystać z tej właśnie promki, gdzie dotyczyła ona tego, że jak wydacie 5 dych, to macie dychę minus, także z tego skorzystałyśmy. No i co? I teraz idziemy, usiądziemy sobie w maku. Za godzinę chyba z hakiem mamy, słuchajcie. Za dwie? Nie, no to zaraz sprawdzimy, coś może będzie wcześniej. Także idziemy sobie usiąść, zjemy. I tak naprawdę skorzystamy z toalety i będziemy dużo szybciej w domu, także ja się mimo wszystko cieszę, bo chyba bym nie wytrzymała. Męczące jest to, że jakby mało się wami zajmowali. Wszystko było jakby skłonione i wszystko dotyczyło po prostu shoppingu, wiecie o co chodzi, czyli tego, żebyście robiły zakupy, a przy zakupach coś tam sobie gdzieś tam dostaniecie. No, także, no ale wiecie, wszystkie minimalne kwoty za produkty, no to i tak zaczynają się od 3, 4, 5 dych. Wtedy dopiero coś dostajecie, gdzie jest to przejście. No, także my wracamy do domku. Mimo wszystko mam nadzieję, że ten vlog wam się spodoba. Ja mam jakiś tam zakup z Urban Decay, ale to pokażę wam może w domu. A póki co się z wami żegnam. Trzymajcie się, do usłyszenia.